Panie marszałku, dziękuję bardzo. Wysoka Izbo, panie ministrze. Nie wiem, nie pamiętam, czy pan w poprzedniej kadencji był w ministerstwie, ale zarzuca pan Izbie, że nie rozumiemy. Nikt nie jest przeciwny zbieraniu informacji o uczniach, ale po co ministrowi wiedzieć, czy Kowalski ma taką dysfunkcję, a Malinowski taką? W szkole jest tyle dzieci z taką dysfunkcją, z taką dysfunkcją. Można sprawdzić szkołę przyjeżdżając. Pedagog ma zapisane, jakie są dysfunkcje. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje do szkoły opinię. Więc to jest w szkole. A po co panu wiedzieć, czy Kowalski ma, czy Malinowski? To pan nie rozumie o tym, co mówimy. Dziękuję.